Debata kandydatów na burmistrza Bochni. Partnerem głównym debaty jest firma Koncept Biuro Nieruchomości, lider rynku nieruchomości w regionie boheńskim. Partnerem debaty jest firma Kober, inwestor luksusowych apartamentów przy ulicy Konfederatów Barskich. Partnerem debaty jest salon Dr. Materac Bochnia, który dostarcza wysokiej jakości materace, kołdry, łóżka i meble. Partnerem debaty jest restauracja kameralna. Dzień dobry. Witam Państwa we wtorek, 16 kwietnia 2024 roku. Kilka dni przed drugą turą wyborów, w której mieszkańcy Bochni ostatecznie zdecydują, kto będzie burmistrzem miasta przez następne 5 lat. W pierwszej turze o głosy wyborców zabiegało aż 7 kandydatów. Na chwilę obecną w rozgrywce pozostało już ich tylko 2. Dlatego zorganizowaliśmy debatę, która ma w założeniu pomóc Państwu zdecydować, na kogo oddać swój głos w najbliższą niedzielę. Nasze studio zorganizowaliśmy w restauracji Kameralna. Od strony technicznej wydarzenie obsługuje Boheńska Wytwórnia Pikseli. Partnerem głównym wydarzenia jest firma Koncept Biuro Nieruchomości, partnerami firma Kober i salon Dr. Materac Bochnia. Za wizaż odpowiada salon Przystań Piękna. Ja nazywam się Tomasz Stodolny, jestem redaktorem naczelnym portalu bochnianin.pl. Nie kandyduję, natomiast będę miał przyjemność poprowadzić debatę prawdziwych kandydatów. Zapraszam na rozmowę o Bochni, bo czas decyzji nadchodzi. W drugiej turze o głosy wyborców zabiegają kandydaci, którzy 7 kwietnia otrzymali największą ilość Państwa głosów. W studiu są ze mną w kolejności alfabetycznej kandydatka Koalicji Obywatelskiej pani Magdalena Łacna. Dzień dobry. Dzień dobry. I kandydat Prawa i Sprawiedliwości pan Ireneusz Sobas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdziemy do pytań, jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Debata będzie składała się z 4 części. W pierwszej kandydaci będą odpowiadać na pytania prowadzącego, w drugiej na pytania czytelników, które redakcja sformułowała na podstawie komentarzy internautów. W trzeciej kandydaci będą mogli zadać sobie kilka pytań wzajemnie i na finał każdy z Państwa otrzyma szansę na podsumowanie debaty. Czas odpowiedzi na pytania to 1,5 minuty. Po tym czasie usłyszycie Państwo gong. Jeśli będzie potrzeba dokończenia myśli, zdania, oczywiście można to zrobić. Gdyby jednak któryś z kandydatów nadużywał tego przywileju, to proszę spodziewać się interwencji prowadzącego. Wszystkie te zasady zostały zaakceptowane przez sztaby obu kandydatów. Natomiast kolejność zabierania głosu w poszczególnych częściach ustaliliśmy w drodze losowania przed rozpoczęciem programu. Dobrze, dochodzimy do miejsca, w którym ja odsuwam się nieco w cień i Państwo będziecie przejmować główne role tej debaty. Na początek bardzo proszę o krótkie podsumowanie i komentarz do wyników pierwszej tury wyborów. 30 sekund zaczyna pani Magdalena Łacna. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję Wam za udział w wyborach. To takie demokratyczne, lokalne, bardzo ważne święto. Dziękuję Wam za oddane głosy na moją osobę, za liczne spotkania, które odbywały się z Waszym udziałem, za słowa poparcia, ale też za cenne uwagi. W tym miejscu chciałam serdecznie pogratulować i podziękować wszystkim kandydatom startującym na urząd burmistrza. Ale szczególnie też podziękować i pogratulować wszystkim radnym w nowej kadencji. O krótkie podsumowanie proszę pan Ireneusz Sobas. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, społeczeństwo 7 kwietnia, społeczeństwo Bochni jednoznacznie wyraziło swoją wolę, wybierając zdecydowanie większości radnych ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Mamy 9 radnych, pozostałe komitety nawet nie osiągnęły połowy tego. Podobna sytuacja jest w Radzie Powiatu. Mamy też bardzo dobrego kandydata, który został radnym dla województwa małopolskiego, pana Piotra Dziurdzi. Wydaje mi się, że tutaj nic więcej dodać i ująć nie można. Po prostu wyrok dla mnie jest jednoznaczny. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do części pytań.
Przygotowując się do dzisiejszej debaty, sięgnąłem do scenariuszy podobnych wydarzeń, które organizowane były przez naszą redakcję 5,5 roku temu. I muszę Państwa i widzów z pewną przykrością poinformować, że prawie 70% problematyki i tematyki, którą wtedy poruszaliśmy, jest nadal aktualna i pozostaje nierozwiązana. Część tych tematów zapewne się dzisiaj pojawi. Niektóre będą nowe i takim będzie na przykład temat, od którego zaczniemy, temat dotyczący demografii. Według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego populacja mieszkańców Bochni spada i obecnie jest to niespełna 28 tysięcy osób. Widzicie teraz Państwo ilustrujący to wykres, który obejmuje lata 1995-2023. Dorzućmy teraz jeszcze grafikę z danymi z gminy Niepołomice, z którymi Bochnia lubi się porównywać. Najogólniej można to podsumować w ten sposób, że przez nieco dekadę liczba mieszkańców Bochni zmniejszyła się o około 2,5 tysiąca. W gminie Niepołomice zwiększyła się o 10 tysięcy. I teraz przechodzimy do zasadniczej części tego pytania. W kampanii pojawiały się głosy, że należałoby coś zrobić, żeby młodzi nie wyjeżdżali z tego miasta, żeby w ogóle ludzie nie wyjeżdżali z tego miasta. A może trzeba postawić sobie cele trochę bardziej ambitniejsze i sprawić, żeby ludzie się tu osiedlali. Jak to osiągnąć? Pierwszy odpowiada pan Soba z 1,5 minuty na odpowiedź. Proszę Państwa, musimy zacząć od bardzo prostej kwestii. Czy my tego chcemy, czy nie, społeczeństwo Bochni, Polski, Europy w ogóle będzie się starzeć. Już w tej chwili jedna czwarta, co czwarty mieszkaniec Bochni jest w wieku poprodukcyjnym, tak zwanym jest seniorem. Za kilka lat to będzie 30%. To są procesy nieuniknione i na to nie mamy żadnego wpływu. I musimy się liczyć z tym, że jednak ludzi w wieku poprodukcyjnym będzie coraz więcej. Ale ma pan absolutnie rację, panie redaktorze. Podstawą jest zdobywanie ludzi młodych, robienie wszystko, żeby oni przybyli. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami i one powiedziały mi wprost. Jeżeli ja chcę przyjechać i osiedlić się w Bochni, to ja muszę wiedzieć, czy kupując działkę, czy mieszkając, próbując kupować mieszkanie, ja muszę wiedzieć, czy mam dostęp dla mojego dziecka do szkoły, czy ja będę mógł bezpiecznie po tym mieście chodzić, czy ja będę mógł korzystać z różnego rodzaju usług kulturalnych, zdrowotnych. To jest kwestia. Jeżeli to zabezpieczymy mieszkańcom przyszłym, i obecnym oczywiście miasta Bochni, nie boję się o to, że my, po prostu mówiąc krótko, wymrzemy. Czyli sumując sprawę, będziemy musieli żyć koło siebie osoby coraz starsze i osoby, które będą mieszkały. Dla jednych i dla drugich trzeba znaleźć wspólny dom pod wspólnym dachem. Nie ma innego wyjścia. Dziękuję. Dziękuję. To samo pytanie pani Magdalena Łac. Szanowni Państwo, jest to jedno z głównych zadań dla przyszłego burmistrza. To, co dzisiaj jest rzeczywiście takie ważne, to, żeby zadbać o mieszkańców, którzy tutaj już mieszkają, ale też zadbać o to, żeby chcieli do nas przyjeżdżać nowi mieszkańcy. To, co jest w moim programie, to jest taka polityka prorodzinna, czyli ja stawiam na to, żeby przyciągnąć tych młodych ludzi, to musimy też im coś dać. Więc to będzie budowa żłobków. Na pewno to będzie doprowadzenie do zagospodarowania przestrzennego planu tutaj u nas do 100%, bo w tym momencie jest tylko objęte około 62%. To, co jest takie ważne, to, żeby ta Bochnia też była otwarta, otwarcie wszystkich placów zabaw i boisk sportowych, które są przy szkołach, przy przedszkolach, bo to jest zamknięte i o to też tutaj mieszkańcy apelowali. To, co jest też takie ważne, to, żeby mieszkańcy mieli tutaj jakiś profit, więc bocheńska karta mieszkańca, komunikacja bezpłatna, zwiększenie oczywiście ilości tej sieci komunikacji. To, co też takie bardzo ważne, to budowa nad Rabą w Chodynicach kompleksu rekreacyjno-sportowego, ale też jeszcze kolejne, czyli dobrze zbudowane parkingi. Wiemy, jak to dzisiaj u nas wygląda. Żeby zaparkować, to mieszkańcy nieraz jeżdżą kilkanaście minut. Dziękuję bardzo. To w związku z poprzednim pytaniem kolejne. Jaki powinien być przeważający charakter miasta? Czy to powinno być miasto turystyczne, sypialnia Krakowa, miasto kultury, przedsiębiorczości, a może jeszcze jakiś inny? Czy Bochnia powinna lepiej realizować i wykorzystywać swoją rolę stolicy powiatu, nie tylko administracyjną, ale społeczną, na przykład wspierając rozwój przemysłu czasu wolnego,
w obszarach takich jak kultura, sport. Jako pierwsza odpowiada pani Magdalena Łacna, bardzo proszę. Królewsko-Górnicze Miasto to miasto z bardzo dużą historią i bardzo ważne jest też to, żebyśmy o tą historię, to co zostawili nam nasi poprzednicy, zadbali. Mam tutaj na myśli Zamek Żupny, ale też inne dziedzictwa, które u nas tutaj są. To także współpraca z innymi gminami, dzięki czemu będziemy mogli też nasz region wziąć i promować. Ale to też taki bardzo ważny czas, żeby miasto podjęło dobrą i owocną współpracę z kopalnią soli i z przedsiębiorcami, którzy tutaj u nas zajmują się turystyką. To też jest dobry czas dla mieszkańców, którzy będą mogli wynajmować swoje mieszkania. Wiemy, jak to dzisiaj wygląda z bazą hotelową. Ale to też zdrowie. Dzisiaj do nas turyści przyjeżdżają do kopalni soli, korzystając z jej klimatu, ale też możemy ich spotkać gdzieś już w tężni solankowej czy w komorze solnej. To też kompleksy, które są bardzo ważne dla mieszkańców, czyli to, co mówiłam, wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad Rabą, ale to też modernizacja basenu. Dzisiaj tak bardzo ważne, żebyśmy mogli jak najwięcej korzystać tutaj u nas w Bochni, żeby nasi młodzi mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać na przykład do Krakowa. Dziękuję bardzo. Jaki powinien być przeważający charakter miasta? Odpowiada pan Ireneusz Sobas. Z funkcji, które pan redaktor wymienił, na pewno z góry trzeba wykluczyć sypialnię dla Krakowa czy jakiegoś innego dużego miasta, bo to jest powolne wymieranie miasta, nie czarujmy się. Jeżeli ktoś do Bochni tylko przyjeżdża po to, żeby położyć głowę na poduszkę i rano wyjechać, to on nie jest mieszkańcem, on jest tylko przyjazną osobą. No więc musimy doprowadzić do miksu. Bochnia nie będzie ani miastem zupełnie przemysłowym, ani miastem zupełnie turystycznym, ponieważ i mamy z jednej strony dosyć silny, rozwinięty sektor przemysłowy, z drugiej strony oczywiście, wiadomo sprawa, mamy kopalnię Bochni, która jest takim oczkiem w głowie, przynajmniej powinna być dla wszystkich, która powinna przyciągać turystów. Ale też zwrócił pan słusznie uwagę, że Bochnia powinna pełnić funkcję takiego magnesu, takiego miejsca przyciągania dla mieszkańców z powiatu bońskiego, który jest de facto 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy osób. Trzeba pamiętać o tym, że możemy zaoferować tym ludziom doskonałą bazę turystyczną, doskonałą bazę rekreacyjną, sportową. Takie rzeczy na pewno trzeba będzie robić. Cóż więcej można o ten temat powiedzieć? Zrównoważony rozwój to jest coś, co powinno być realizowane. Troszkę tego, troszkę tamtego. Miks, który ma wyzwolić tą markę Bochni. Udało mi się wczoraj podpisać bardzo ciekawe porozumienie z jedną z kandydatek, która reprezentuje biznes i uważam, że też o tym trzeba pamiętać, że sfera współpracy z biznesem jest dla tego miasta bardzo ważna, bo podatki to przede wszystkim sfera biznesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trzecie pytanie dotyczy problemów komunikacyjnych miasta. Jest taki dokument, który powstał w grudniu 2016 roku na zlecenie Urzędu Miasta. Nazywa się Studium Mobilności Miejskiej i dokument ten diagnozuje bocheńskie problemy w tym obszarze i podpowiada, jak je rozwiązywać. Swoją drogą za tą naukową diagnozą, podążyły prawdopodobnie intuicyjnie wszystkie komitety wyborcze, bo przedstawiały podobne postulaty programowe. Ale to oczywiście od decyzji rządzących zależą priorytety. I teraz pytanie, od jakich działań trzeba według Państwa rozpocząć rozwiązywanie problemów komunikacyjnych Bochni? Rozpoczyna Pan Ireneusz Sobas. Bardzo obawiam się, że gdyby poważnie o tym temacie porozmawiać, to na pewno czasu, który nam Pan zostawił, by nie wystarczyło. Proszę Państwa, Bochnia, choćbyśmy nie chcieli, jest miastem w układzie średniowiecznym, z bardzo wąskimi uliczkami, bardzo mocno skoncentrowaną w centrum. Żeby temat komunikacji rozwiązać, to wiadomo, doraźnie trzeba rozwiązać kwestię parkingów, bo to jest problem. Ponieważ największe instytucje, szkół, różnego rodzaju firm znajduje się w centrum miasta. Ale jeżeli spowodujemy, że coraz więcej samochodów będzie w tym centrum parkowało, to mamy problem z przepustowością ulic. Dlatego uważam, że docelowo, co oczywiście nie jest do rozwiązania już teraz, ale docelowo powinno to być zorganizowane tak. Zespół parkingów satelickich, czyli parkingi przy wjeździe do miasta,
na których osoby, które na przykład do miasta przyjeżdżają w celach do pracy, przywieźć dzieci do szkoły, mogłyby te sobie samochody zostawić, natomiast po centrum miasta poruszać się już wyłącznie tylko za pomocą komunikacji zbiorowej. Oczywiście jest to bardzo piękna idea i zdaję sobie sprawę, że to jest nie do końca zrealizowalna w krótkiej perspektywie czasowej, ale tak to powinno być. Czyli załatwienie kwestii parkingów w pierwszej kolejności, ale w drugiej musimy mieć świadomość, że ona będzie generowała coraz większy ruch. Czyli będzie trzeba niestety ten ruch w jakiś sposób zdywersyfikować poprzez komunikację zbiorową. Tutaj po prostu nie ma innego wyjścia. Oczywiście można jeszcze mówić o przeniesieniu różnych instytucji, na przykład na rogatki miasta, ale nawet nie chcę ruszać tego tematu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Od jakich działań rozpocząć rozwiązywanie problemów komunikacyjnych, odpowiada pani Magdalena Łask. Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy, tak, i jego potrzeby. Więc to, co jest takie ważne, to zacząć od takich dużych inwestycji. Wyprowadzić drogę 965 z Bochni, dokończyć drugi i trzeci etap łącznika, a właściwie obwodnicy drogi 965. Tutaj też jest taki ważny zjazd drogi krajowej, czyli drogi 94 w drogę powiatową. Na ulicy Brzeźnickiej. Co do parkingów, pierwszym takim momentem to jest uporządkowanie tych, które mamy, tak? Czyli możemy wziąć i wyprowadzić busy, które są dzisiaj na parkingu Galasa pod dworzec PKP, a już będziemy mieli miejsce dla samochodów osobowych. To jest takie najszybsze. Też doprowadzić do regulacji parkingów przy ulicy Regis i przy zachodniej części rynku, przy drodze województwa. Kolejny parking przy ZUS-ie, mamy już projekt parkingu przy ulicy Świętego Marka, ulica Floris, tak zwany słomiany ruski rynek, tak? My tam proponujemy budowę centrum kulturalnego z parkingiem podziemnym. Co też można zrobić, to na KN2, tak? czyli wybudować przy MPC-u parkingi. Są możliwości, to co powiedział mój kandydat. Rzeczywiście Bochnia jest tym miejscem szczególnym, ale myślę, że to z tym można sobie poradzić. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy dużych środków z funduszy unijnych, które mają spływać w najbliższym czasie do Polski i do samorządów. Będzie je można wykorzystać na ambitne cele, których pewnie nie można by byłoby sfinansować z innych źródeł. Więc biorąc to pod uwagę, jakie są trzy najważniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w najbliższej kadencji i dlaczego właśnie te, rozpoczyna pani Magdalena Łacna. Panie redaktorze, szanowni państwo, trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo też tak sobie myślę, że każdy cel jest ważny dla mieszkańca. Rzeczywiście mamy teraz taki moment, że zostały odblokowane środki z KPO. Jest też bardzo krótki czas do ich wykorzystania. Więc to, co w tym momencie możemy zrobić, to tak naprawdę skorzystać już z projektów, które są tam gotowe lub w takim stopniu bardzo zaawansowanym. To, co dla mieszkańców jest ważne, to możemy pomóc im w dotacjach do fotowoltaiki, do pomp ciepła, do wymiany pieców węglowych, ale to, co też takie dla nas ważne jako miasta, zmodernizować wszystkie obiekty użytkowności publicznej, ja mówię tutaj szkoły czy na przykład basen, to już w jakiś sposób ściągnie koszty, które dzisiaj pokrywa miasto, a te pieniądze też będziemy mogli wykorzystać w inny sposób. To budowa właśnie żłobków, tak, bo tam też jest to w programie, czy właśnie takiego kompleksu rekreacyjno-sportowego, który jest chcemy budować nad Rabą w Chodyrni, w Chodynicach. Dziękuję bardzo. Trzy najważniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w najbliższej kadencji. Pan Ireneusz Sobas. Skoro mają być trzy, to będą trzy. Proszę państwa, całą osią naszego programu, z którym szliśmy do wyborów, było uczynienie miasta Bochni miastem przyjaznym dla mieszkańców. Więc w pierwszej kolejności na pewno będziemy stawiać na ośrodek rekreacyjny w Chodynicach. To bez dwóch zdań. Jest to ośrodek pomyślany nie tylko jako miejsce dla wypoczynku normalnych, zwykłych mieszkańców, ale też jako miejsce, jako baza sportowa dla licznych klubów, instytucji sportowych, które mają siedzibę na terenie miasta. Jest to realne, żeby to zrobić. Nie tylko środki z KPO, ale też środki z funduszy europejskich dla Małopolski.
są na tego rodzaju rzeczy przewidziane. Druga sprawa, bezdyskusyjna, w mojej oczywiście ocenie, to budowa szkoły na osiedlu Proszowskim, przy ulicy Proszowskiej. Dużo osób mieszka w tym terenie i dużo osób dojeżdża do Bochni ze strony północnej, między innymi przewożąc dzieci do szkół w centrum miasta. Budowa tego obiektu z jednej strony troszeczkę poprawi kwestie komunikacyjne, no bo nie będzie trzeba przez całe miasto przejeżdżać, a z drugiej strony pozwoli, żeby ta część miasta, która w tej chwili, jeśli chodzi o edukację, jest w jakiś sposób odcięta, będzie mogła sobie na to pozwolić. Trzecia rzecz to są oczywiście kwestie komunikacyjne. Zakup nowych autobusów, ponieważ myślimy bardzo mocno i do tego na pewno doprowadzimy, żeby wykluczyć to wykluczenie, zlikwidować to wykluczenie komunikacyjne w północnej części miasta, bo tam, jak się okazuje, nie ma autobusów. Na tym się będziemy koncentrować. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie dotyczy zmian w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i jednostek miejskich, na przykład w obszarze sportu i kultury i być może w odniesieniu do punktu drugiego, o którym mówiliśmy, czyli rozwoju przemysłu czasu wolnego. Czy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i jednostek miejskich są potrzebne? Jeżeli tak, to jakie? Odpowiada pierwszy pan Ireneusz Sowas. Mam to szczęście, że z wieloma pracownikami, obecnymi pracownikami Urzędu Miasta jeszcze znam się z poprzedniej mojej pracy na stanowisku sekretarza miasta, w związku z czym bardzo doceniam rzetelność i fachowość tych ludzi. Natomiast oczywiście zmiany muszą być. Ludzie, którzy przychodzą do urzędu, spotykają się z różnego rodzaju barierami. Rzecz, którą najprościej można zrobić, to jest wydłużenie, o czym już mówiłem wcześniej, czasu pracy Urzędu Miasta, wybrany dzień. Tak, aby mieszkańcy, którzy na przykład do Bochni wracają, pracują w Krakowie po godzinie 16, mogli sobie pewne rzeczy załatwić. Ale rzucam też bardzo, uważam, prosty pomysł, to znaczy taki, że przecież burmistrz nie musi przyjmować ludzi w urzędzie. Może ich przecież przyjmować na osiedlach, prawda? Co za problem raz w miesiącu zorganizować dyżury burmistrza miasta, czyli tak zwane, w cudzysłowie, przyjmowanie petentów na osiedlu, raz smyków na Chodenicach, do Uszycach. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz, która myślę, będzie wyjściem do mieszkańców. Co do oferty, no czas mi się już kończy, co do oferty innych instytucji, oczywiście to są instytucje, którym można wiele zawdzięczać, ale też można wiele zarzucić. Przede wszystkim ożywienie rynku, stworzenie z rynku miejsca, gdzie po prostu bochnianie będą mogli nie tylko spacerować, jeździć na hulajnogach czy na rowerach, ale zwyczajnie się rozerwać. To jest funkcja rynku w mieście właśnie o strukturze średniowiecznej, czyli w centrum miasta. Funkcja kulturalna. Dlaczego nie możemy imprez, które są raz w roku z okazji Dni Bochni, robić po prostu części? Dziękuję bardzo. To samo pytanie pani Magdalena Łacna. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie, z jakich zmian, które miałabym wprowadzić w urzędzie czy w jednostkach podległych, to jeszcze raz podkreślam, że ja nie będę robić rewolucji. Ja tam idę z ewolucją, tak? Czyli idę z otwartą głową, też po to, żeby na pewno rozmawiać z tymi ludźmi, dopytać, jaki punkt jest słaby, w jakim punkcie można tutaj pomóc. Burmistrz rzeczywiście, jeżeli Państwo zdecydują, że to ja będę burmistrzem, będzie osobą, którą będziecie spotykali też bardzo często poza Urzędem Miasta. To, co mówiłam w swojej kampanii, planuję takie spotkania raz w miesiącu w kafejnkach czy w restauracjach, żeby można było usiąść, wypić kawę czy herbatę i porozmawiać o różnych trudnościach. To, co to jest takie bardzo ważne, to żebyście też Państwo pamiętali, że w urzędach i w jednostkach pracują bardzo dobrzy specjaliści, wykwalifikowani ludzie, którzy codziennie dużo pracy wkładają w to, żeby służyć właśnie mieszkańcom. Burmistrz jest po to, żeby służyć, więc ja obiecuję, że będę właśnie takim burmistrzem, którego będziecie mogli spotykać. Też chciałam powiedzieć, że to, co jest takie bardzo ważne, tak, żeby to, co powiedział tutaj też pan Ireneusz, tak, żeby Bochnia była pięknym i dobrym miejscem, to ten rynek musi rzeczywiście żyć. Dziękuję bardzo. To teraz kwestia, która moim zdaniem będzie miała kluczowe znaczenie dla tego, co się wydarzy w niedzielę. W pierwszej turze wyborów pan Ireneusz Sobas zdobył około 2700 głosów, pani Magdalena Łacna około 2400 głosów, natomiast na pozostałych kandydatów zagłosowało w sumie
ponad 6,5 tysiąca wyborców. I pytanie, w jaki sposób zamierzają Państwo przekonać do siebie tych, którzy poparli w pierwszej turze innych kandydatów? Czy odnajdą oni w Państwa programach wyborczych postulaty, za którymi zagłosowali w pierwszej turze? Jak zmobilizować swój własny elektorat do ponownego oddania głosu, a może odwołać się do tych, którzy w pierwszej turze do głosowania w ogóle nie poszli? Jako pierwsza odpowiada Pani Magdalena Łacna. Szanowni Państwo, jeszcze raz pragnę podziękować Wam za zaufanie i za oddane głosy. Ja przez okres kampanii miałam taką możliwość, że spoglądałam na wszystkie programy moich kontrkandydatów i tak naprawdę różniliśmy się w małych wyjątkach. To, do czego dzisiaj doszło, tak, czyli tak naprawdę zmiana Rady Miasta pokazuje, że mieszkańcy są gotowi na to i chcą tej Bochni innej. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że to ja będę burmistrzem tego miasta, to gwarantuję Wam, że będę doprowadzała do tego, żeby Bochnia się nie skłócała, ale żebyśmy szli w dobrym, jednym kierunku, żeby można było rozmawiać. To jest ważne, żeby mieć odmienne zdanie, tak? Ale też jest ważne, żeby umieć spokojnie tutaj o tym rozmawiać. W tym miejscu, Szanowni Państwo, bardzo proszę Was, żebyście poszli do wyborów w niedzielę. Każdy głos jest bardzo ważny. To będzie tylko jedna lista. Nie mówmy, że co ja mogę. Każdy z Was może zmienić tą Bochnię, sprawić, żeby ta Bochnia rzeczywiście dzisiaj była miejscem gotowym do zmian, miejscem, w którym czujemy się dobrze, w którym mieszkańcy lubią przebywać, ale też w którym, do którego turyści będą chcieli przyjeżdżać. Otwórzmy siebie i nie mówmy czegoś takiego, że ja nie dam rady. Dziękuję bardzo. To samo pytanie, pan Ireneusz Sobas. Szanowni Państwo, nie ukrywam, moi koledzy, bo nie miałem za bardzo czasu, przygotowali takie krótkie zestawienie, czyli krótkie resume wszystkich, powiedzmy, istotnych programów zawartych, punktów zawartych w programach wyborczych. I jak pani Magda powiedziała słusznie, w zasadzie można to połączyć w jedną całość. Bo żyjemy w jednym mieście, jesteśmy w miarę świadomymi ludźmi i wiemy, jakie są problemy. I te problemy są jednakowe dla wszystkich. Czy to komunikacja, czy brak oferty kulturalnej, sportowej, czy to będzie burmistrz z tej czy z innej opcji, on to będzie musiał robić. Dlatego ja nie boję się tego, że ktoś może za jednym wyjątkiem tych tak zwanych zacieczewionego elektoratu, który patrzy albo na jedną, albo na drugą, ale tylko stronę znaczka wyborczego, znaczka politycznego. Ja się nie boję, że jeżeli ktoś w tym momencie, znaczy 7 kwietnia, zagłosował na kandydata, już, który w tej chwili już nie jest kandydatem, bo odpadł, że on będzie miał jakieś problemy z wyborem człowieka, który de facto reprezentuje bardzo zbliżony pogląd na sprawy miasta, bo tutaj nie ma wielkich różnic. Jeżeli Państwo uważacie, że trzeba postawić na osobę, która ma przygotowanie, jest fachową, jeśli chodzi o sprawy samorządu i nie jest zacietrzewiony i nie tylko patrzy na znaczek partyjny, to spokojnie jestem o wynik wyborów przekonany, że mi się to uda zrobić. O swój elektorat nie martwię się. Pan zadał takie pytanie. Wydaje mi się, że ludzie, którzy zawsze stali po prawej stronie sceny politycznej, oni mają gen, że na wybory po prostu trzeba chodzić. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do części, w której zadam pytania od czytelników. Pierwsze pytanie dotyczy placów zabaw. Jak rozwiążą Państwo problem braku placów zabaw, zwłaszcza w obrębie centrum? I tutaj czytelnik zwraca uwagę na sytuację, która jest w okolicach plant salinarnych. Obecnie dzieci nie mają tam placu zabaw, gdyż plac za tężnią jest przez część roku zamknięty, no wtedy, kiedy zamknięte jest również tężnia, a przez drugą część roku blokowany w czasie zajęć szkolnych i właściwie dostępny swobodnie tylko przez 2 miesiące wakacji. Więc pytanie o place zabaw i o ich dostępność. Pierwszy odpowiada pan Ireneusz Sobas. Zacznę od pana końcowego pytania. To jest sprawa arcyboleśnie prosta. No, plac zabaw trzeba po prostu otworzyć wtedy, kiedy szkoła nie pracuje i kiedy tężnia jest na przykład zamknięta. Co stoi na przeszkodzie? Ja nie wiem, jaki problem. Dziwię się obecnym władzom, że tego problemu po prostu nie rozwiązały. Ale to jest oczywiście tylko jeden z wątków, o których pan poruszył. Place zabaw to jest rzecz bardzo istotna. Rzeczywiście nie mamy ich zbyt dużo w mieście, ale to się może zmienić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale są pomysły budowy dużego parku rekreacyjnego i to jest wpisane do strategii miasta na osiedlu niepodległości, na Smykowie.
to będzie realizowane. Proszę mi wierzyć, bo place zabaw akurat nie są bardzo kosztochłonną częścią budżetu miasta. Tak jak kiedyś myślałem, to w zasadzie wszyscy mówimy o chodnikach, o drogach, tylko tego dużo powstało. Czy jakikolwiek park przez ostatnie 20 albo 30 lat w Bochni powstał? Nie. Na to trzeba właśnie zwrócić uwagę. Trzeba robić dużo, żeby to, co istnieje, naprawiać. Natomiast też trzeba parki, z których są właśnie place zabaw, modernizować. Prosta rzecz. Naprawdę nie widzę najmniejszego problemu. Czas wykorzystany. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie. Pani Magdalena Łacna, bardzo proszę. To było pytanie, które było najczęściej zadawane podczas mojej kampanii, tak? Rodzice z dziećmi skarżyli się na to, że place zabaw, które są przy przedszkolach czy przy szkołach, one są zamykane, są niedostępne dla mieszkańców Bochni. I tak jak powiedział tutaj pan Ireneusz, to jest najprostsza rzecz, tak? Tutaj trzeba podjąć decyzję, porozumieć się oczywiście z dyrektorami przedszkoli i szkół, bo to oni odpowiadają za te obiekty, ale przecież kto jest dla nas najważniejszy? No dobro tych małych dzieci, tak? Mówimy o tym, że chcemy dla nich jak najlepiej, więc otwórzmy dla nich te place zabaw. Ja w niedzielę byłam na Uzborni i to, co też jest tutaj takie ważne, to to, żebyśmy też umieli zadbać o te istniejące. Dzisiaj dla mnie Uzbarnia to jest takie miejsce, które nadaje się do generalnego remontu. Dzieci, które grają w piłkę, potykają się o murawę, która sobie odchodzi. Tak? Więc dbajmy o to, co mamy, otwierajmy te place dla dzieci, ale też pozwólcie Państwo, jeżeli zdecydujecie, że wybierzecie mnie na burmistrza Bochni, ja temu się przyjrzę, tak? Ja zobaczę, gdzie będą takie miejsca, gdzie rzeczywiście będziemy mogli otworzyć nowe place zabaw, bo to jest istotne. Boiska sportowe, place zabaw dla dzieci. Bardzo dziękuję. Trochę uśmiechałem się, kiedy pani Magdalena Łacna mówiła, bo państwo już trochę wyprzedzacie kolejne pytania, ale to potwierdza tą tezę, że te problemy są zdiagnozowane i właściwie cały czas obracamy się w tym samym kręgu problemów. No i właśnie kolejna taka sprawa. Dużo pytań było z tym związanych, więc dzisiaj też ten wątek się pojawił, ale ponieważ tych pytań było sporo, więc myślę, że być może warto troszkę więcej czasu temu poświęcić, czyli transport zbiorowy. W komentarzach, w pytaniach internautów narzekano na rozkład jazdy, na brak połączeń do odpowiednich miejsc, między innymi do Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. No zdecydowanie jest oczekiwanie mieszkańców zmian w tym obszarze. Więc pytanie, jaki mają Państwo pomysł na reformę usług autobusowych w Bochni? Zaczyna pani Magdalena Łacna. Tak, rzeczywiście z tym też się spotykałam, szczególnie właśnie kiedy rozmawiałam z osobami starszymi, które mówiły o tym, że dzisiaj tak bardzo trudno jest dojechać do centrum Bochni, nawet jeżeli jedzie na przykład autobus o godzinie 9, to później on dopiero wraca za 3 godziny i tutaj muszą jakoś sobie radzić. Więc to, co powiedziałam i to, co mówiłam przez całą kampanię, stworzymy dobre warunki dla naszych mieszkańców. Wiem, że od wielu lat oni składali wnioski, które tak naprawdę nigdy nie były rozpatrywane. Dzisiaj mamy możliwość właśnie wykorzystywania funduszy z KPO na budowę niskoemisyjnych autobusów, czy też autobusów małych, mniejszych, ale też musimy pamiętać o tym, żeby to były dostosowane do osób niepełnosprawnych, tak? Czyli z windą lub z tą podłogą niską. Strefa dzisiaj, o której pan też mówi, jest miejscem bardzo ważnym. My musimy wychodzić na przedsiębiorcom, tak? Bo przecież tam pracują nasi mieszkańcy, więc na pewno musimy przyglądnąć się na to, jaka będzie potrzebna częstotliwość, ale też które kierunki tutaj naszego miasta będą potrzebowały nowych linii. Przecież tak naprawdę to my jesteśmy dla mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy oczekują od nas zmian, to zrobimy wszystko, żeby te zmiany doprowadzić. Oczywiście to wszystko musi być prawnie i z możliwością urzędu. Dziękuję bardzo. O pomyśle na reformę usług autobusowych w Bochni pan Ireneusz Sabas. Częściowo już mówimy o tym przy okazji tych trzech głównych inwestycji, o których pan redaktor pytał. Na pewno raz jeszcze podkreślam, likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. Północna część miasta jest w tej chwili pozbawiona dogodnego dojazdu do centrum.
Tyczy się to również BSAG, czyli Bocheńskiej Strefy. To zostanie zlikwidowane poprzez wydłużenie linii, a wydłużone linie to automatycznie większa ilość autobusów, które musimy zakupić, to nie ma po prostu o czym rozmawiać. Ale proszę Państwa, mam też inne propozycje, mianowicie, to już opisaliśmy o tym w programie, obniżymy wiek, danej osobie przysługuje bilet bezpłatny, bo są oczywiście ulgi ustawowe państwowe, ale my wprowadzimy taki zapis, że ten wiek zostanie dla emerytów, no bo oczywiście dotyczy to osób wyłącznie starszych, zostanie obniżone. Sprawa następna, o której bardzo, bardzo myślimy, to w jaki sposób spowodowanie też rozładowania korków w mieście poprzez wprowadzenie stricte, chociaż właściwie to bezpłatna komunikacja autoosoba w Bochni jest, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale 3/4 w tej chwili kosztów funkcjonowania jej ponosi samorząd, 1/4 tylko pochodzi z biletów. Ale my to chcemy zrobić w ten sposób, że w godzinach szczytu, czyli 6-9 i może po południu, rzeczywiście w autobusach, które kursują w centrum miasta, będziemy starać się wprowadzić zupełnie bezpłatne godziny do przejazdu. Chodzi tylko o to, żeby po prostu wyłączyć ruch samochodów osobowych. Także kompleksowe rozwiązanie, myślę, że w ciągu tych najbliższych 5 lat bardzo realne do zrealizowania. Okay, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy i w jaki sposób zamierzają Państwo zmodyfikować siatkę szkół? Gdzie należy otworzyć nowe szkoły lub nową szkołę? Czy i które zlikwidować? Na co przeznaczyć ewentualnie zwolnione budynki? Rozpoczyna pan Ireneusz Sobas. No i znowu na to pytanie już odpowiedziałem częściowo. Mówiąc o szkole, jako priorytecie budowie szkoły na osiedlu Proszowskim. To jest oczko w głowie naszej formacji i chcemy przez te 5 lat tę szkołę zrobić. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że to może nie być tylko sama szkoła, to może być jednocześnie szkoła połączona z przedszkolem. A kto powiedział, że na przykład w tym miejscu nie można jeszcze dołożyć żłobka? To są różne funkcje oczywiście, bo szkoła to edukacja, oświata, żłobek to jest bardziej służba zdrowia, ale tam jest taki duży teren, tam nie wiem, czy Państwo wiecie, o czym mówię. Mówię o terenie, którym kiedyś miał być budowany szpital. Z tego już zrezygnowano bardzo dawno temu, ale tam jest teren kilku hektarów, na których takie obiekty, plus oczywiście cała infrastruktura, to znaczy boiska sportowe, może jakiś kort, można spokojnie zrobić. No więc ta szkoła, obiecuję Państwu, na pewno zostanie w ciągu najbliższych 5 lat, jeżeli oczywiście Państwo zdecydujecie, że to ja będę robił, zostanie wybudowana. Co do zmiany siatki szkół, to jest temat bardzo ciężki, ponieważ uczniowie, a zwłaszcza ich rodzice, są bardzo mocno przywiązani do istniejących szkół. I oni tak nie są chętni do tego, żeby budować jakąś szkołę kosztem likwidacji innej szkoły. Także myślę, że musimy ten ciężar wziąć na siebie, czyli zdobyć się na to, że budujemy nową szkołę, natomiast bez likwidacji szkół obecnie funkcjonujących, bo to jest przede wszystkim za szkodą dla tych dzieci. One są do tych szkół przywiązane, no więc trudno, żeby z dnia na dzień dawać im perspektywę, nie idziesz teraz na przykład, strzelam do Jachowicza, no bo myślę, że każdy o tej szkole myśli, a idziesz na osiedle Proszowskie. Nie, 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 tak to nie będzie działało. Dziękuję. Okay. Dziękuję bardzo i to samo pytanie pani Magdalena. To jest piękna wizja, którą dzisiaj przedstawia pan Ireneusz, budowa nowej szkoły, więc za tym też idą olbrzymie koszty, nie tylko wybudowania, ale utrzymania tego obiektu. Zastanawiam się, kim tą szkołę wypełnimy. Wiemy, że ostatni rok to jest 150 dzieci mniej niż w roku 2017, gdzie było 349, tak? Więc nie jest sztuką budowania, ale sztuką dzisiaj jest tak naprawdę wsparcie i dofinansowanie tych szkół, które dzisiaj istnieją. Nie wiem, czy pan wie, że żadna ze szkół w Bochni nie ma windy. I taki prosty przykład, gdzie mamy szkołę numer 2 z oddziałami integracyjnymi. Wiem, że dzisiaj jest dziecko na wózku inwalidzkim i szanowni państwo, to dziecko jest wynoszone na rękach na piętro, bo tam ma lekcje. To jest uwłaczające godności, myślę, każdego człowieka. Więc to, co jest takie ważne, to naprawmy, dofinansujmy to, co mamy, żeby te dzieci rzeczywiście mogły fajnie i godnie funkcjonować. Też pan mówi o tym, że to rzeczywiście pewnie musiałyby się zmienić okręgi i rozmowa z rodzicami. Sama jestem dzisiaj mamą syna, który chodzi do szkoły numer 1 i to jest też tak, że kończy lekcję o 14:55, a o godzinie 15 ma lekcję w innej szkole, tak? I ma przejść 5 minut. Nie wyobrażam sobie, gdyby on dzisiaj miał lekcję na ulicy Proszowskiej, kto by go dowiózł. Dziękuję bardzo. Przypominam, że jesteśmy w sekcji pytań od czytelników i ostatnie pytanie w tej części. Pytanie o zieleń miejską.
Jak podkreślił czytelnik, nie chodzi tylko o dołożenie tej zieleni na zabetonowany rynek. I tutaj cytat. Jest odnowiona uzbornia. Za chwilę odnowione zostaną planty. Będą bardzo ładne, ale co zrobić, żeby to wszystko nie podupadło w kilka sezonów? Odpowiada jako pierwsza pani Magdalena Łacna. To bardzo ważne i tak jak mówiłam, ja sama w niedzielę byłam na uzborni i tak naprawdę byłam przerażona tym, jak wygląda piękny park, czyli on jest zaniedbany. Musimy dbać o to, co jest u nas. W tym momencie jest rewitalizacja plant, mówimy o pięknych krokusach, które tam zakwitły, ale tym ktoś rzeczywiście musi zarządzać. Ja mam taką wizję, bo też mówiłam o osobach niepełnosprawnych, tak? Żebyśmy mogli zaangażować, tak? Czyli dać szansę tym osobom pracy w sezonie letnim, w sezonie właśnie, kiedy możemy, kiedy trzeba dbać o tą zieleń, tak? Z jednej strony będziemy mieli piękne, zadbane parki i miejsca zielone, ale z drugiej strony będziemy mieli szczęśliwych ludzi, tak? Ludzi, którzy będą mogli wychodzić codziennie do pracy, bo to jest dla nich takie ważne. Ludzi, którzy będą czuli się związani z tą Bochnią. Mnie się zarzuca, że ja nie jestem bochnianką. Kochani, ja jestem bochnianką, ja znam każdy kamień tutaj w Bochni, każdą drogę. Ja znam bardzo wielu ludzi, ja słucham tych ludzi, ja kocham tą Bochnię. Nie dam sobie nikomu odebrać tego, żeby ktoś powiedział, nie, ja nie jestem bochnianką, ja zawsze nią będę. Dziękuję bardzo. I to samo pytanie, pan Ireneusz Sobas. Proszę państwa, jesteśmy cząstką przyrody, czy tego chcemy, czy nie. Zieleń, przyroda nas otacza i musimy nią dbać. Jak to do tej pory było realizowane, pozwolę się państwu, że się od tego pytania uchylę. Natomiast no, wystarczy przejść po rynku, który przez niektórych złośliwców, ale nie tak do końca niesłusznie jest nazywany patelnią bocheńską, bo tam w czerwcu to rzeczywiście można chyba jajka smażyć na powierzchni. To jest przykład źle pomyślanego rozwiązania, jeśli chodzi o dobro wspólne. Jak powiedziałem na początku, parki, tereny zielone są istotną częścią miasta, bo nie pełnią tylko funkcję rekreacyjną, ale one też w jakiś sposób uspokajają nas. One nam wpływają zdrowotnie na nasze samopoczucie. Oczywiście nie można mieć jednocześnie ciastka i zjeść ciastko. To, co istnieje, to trzeba utrzymywać. Trzeba mieć tego świadomość, że to będą duże nakłady, ale nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy mieć parki już istniejące czy nowo tworzone w dobrym stanie, w dobrostanie, one muszą być utrzymywane. Pani Magda ma rację. Park Uzbornia, który został za ciężkie miliony zrewitalizowany, no w tej chwili no troszeczkę podupada. Dlaczego? Bo brakuje kogoś, kto po prostu o niego będzie dbał. To jest święta prawda. Tu się nie musimy wcale sprzeczać. Wszyscy widzimy, jak to jest. Także przede wszystkim, jeszcze raz powtarzając, schodząc do sedna, tworzenie nowych terenów i dbałość o te, które już istnieją. Przecież jest Bocheński Zakład Usług Komunalnych, który ma zakład zieleni. Są firmy prywatne, to wystarczy tylko po prostu niestety o to zadbać. Tyle. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do części pytań wzajemnych. Przypominam, że w tej części kandydaci będą mogli zadać sobie w sumie po 4 pytania. Zasady są takie, że 30 sekund na zadanie pytania i 1,5 minuty na odpowiedź. W drodze losowania ustaliliśmy, że pierwszy pytanie zadaje pan Ireneusz Sobas. Więc bardzo proszę. Pani Magdaleno, idąc do wyboru, przedstawiacie się państwo jako siła, można powiedzieć, w opozycji do istniejących władz miasta, szczególnie do pana burmistrza Kolejnickiego. Jak w takim razie mam rozumieć sytuację taką, że w bardzo bliskim otoczeniu pani znajduje się osoba, no, jeden z wiceburmistrzów, który, nawet nie jestem tutaj gołosłowny, gdzieś widziałem na zdjęciu, pozował przy którejś z pani konferencji prasowej, a jego aktywność jest bardzo znana, nawet w forach społecznościowych. Panie Ireneuszu, ja jestem osobą otwartą, rozmawiam z każdym człowiekiem. Ja nigdy nie powiedziałam i na pewno nie usłyszał pan ode mnie, że ja jestem, czy byłam kiedykolwiek przeciwnikiem pana burmistrza Stefana Kolabińskiego. Ja rozmawiam z każdym i moje właśnie kandydowanie tutaj dzisiaj na burmistrza Bochni to pokazanie tego, że w Bochni ma każdy prawo być
każdy z każdym rozmawiać. Ja już przeszłam taką historię w jednej z placówek, kiedy do mnie dzwoniono i mówiono, ale tobie nie wolno do niego się uśmiechać czy z nim rozmawiać. Szanowni Państwo, no właśnie dla Bochni dzisiaj to jest taki moment i tak sobie myślę, że dobrze, że nie jestem samorządowcem, bo nie jestem zepsuta. To jest taki moment, żeby powiedzieć, słuchajcie, my się możemy różnić w poglądach, ale przecież dla nas to, co jest najważniejsze, to jest najważniejsza Bochnia. Ja mogę powiedzieć do Pana, że nie zgadzam się z Pana jakąś opinią, ale mogę powiedzieć do Pana, że Pana w tym szanuję, bo to jest Pana opinia. I rozmawiajmy, więc tak to wygląda. Okej, dziękuję bardzo. Panie Ireneuszu, Prawo i Sprawiedliwość, które Pan reprezentuje, rządziło w Polsce ostatnie 8 lat. W Małopolsce ponad 5 lat. Niestety przez te lata Bochnię generalnie omijały szerokim łukiem fundusze unijne z samorządu województwa małopolskiego, czy też dotacje z Polskiego Ładu. Zwłaszcza te ostatnie przydzielane były w szczególności dla samorządu z powiatu bocheńskiego z ramienia PiS. Jeżeli w Bochni wyborcy zdecydują, że to ja będę burmistrzem, to czy mieszkańcy Bochni będą mogli liczyć na wsparcie władz samorządu wojewódzkiego, które reprezentują członkowie PiS? Bardzo proszę, pan Ireneusz Sobas. Pani Magdaleno, nie wiem, kto pani to pytanie układał, ale naprawdę ono zawiera na początku kardynalny błąd. Przez ostatnie 5 lat rządów pana burmistrza Kolawińskiego do Bochni trafiło ze środków rządowych czy unijnych 70 milionów złotych. W tym roku samym, budżetowym 2024, na inwestycje jest przeznaczone z Polskiego Ładu 20 milionów. No więc jak możemy mówić o czymś takim kuriozalnym, że Bochnia była pomijana szerokim łukiem? Wręcz przeciwnie. Mimo, że nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a rządził pan burmistrz Kolawiński, z którym, jak państwo wiecie, nie zawsze nam jest po drodze, te środki do Bochni trafiały. Bo Bochnia jest najważniejsza, a nie Prawo i Sprawiedliwość, pan Kolawiński czy Platforma Obywatelska. A odpowiadając na pani pytanie, a myśli pani, że na złość babci odmrozimy sobie uszy i będziemy wszystko robić, żeby pokazać pani nieporadność poprzez to, że pani będziemy blokować środki? Przecież to byłoby kuriozum. Ludzie by nas na taczkach wywieźli. Samorząd nie służy od tego, żeby się nawzajem poszczypywać, robić sobie na złość, tylko nawet właśnie, chociaż się różnimy politycznie, pomagać nie sobie, bo my musimy sobie pomagać, my się nie musimy kochać. Ja nie muszę kochać panią, pani nie musi kochać mnie, ale musimy mieć przede wszystkim na uwadze dobro mieszkańców. I gwarantuję pani, gwarantuję państwu w tym momencie, nie ma takiej możliwości, żeby były blokowane środki tylko dlatego, że burmistrzem miasta będzie pani burmistrz Magdalena Łacna. Po prostu takiej możliwości nie ma i składam taką deklarację wszem i wobec. Jak pan to wytłumaczy, kiedy... Trzymajmy się zasad, które ustaliliśmy. Można zadać to pytanie w następnej kolejności, a teraz zadaje pytanie pan Ireneusz Sobas. 30 sekund, bardzo rozumiem. Proszę. To jest news dnia. Idąc do redakcji, dostałem informację, że dzisiaj, może to się już zdarzyło, może to dopiero będzie mieć miejsce, poprze panią jeden z kandydatów, pan Woźniczka. Czy jest prawdą, że to poparcie zostało przehandlowane za obiecanie mu stanowiska wiceburmistrza miasta przy pani rządach? Ja bardzo się dziwię, że pan zadaje takie pytanie, bo to znów się okazuje, że pan zaczyna taką niefajną politykę. Ja mogłabym się zapytać, co pan wczoraj dał pani Marcie Mrzygłód, kiedy ona go pana poparła. Co pan, jeżeli pan zostanie burmistrzem, co pan jej zaoferował? Tak jak powiedziałam, szanowni państwo, ja jestem tutaj po to, żeby być, jeżeli zdecydujecie oczywiście, być burmistrzem dla wszystkich. I ja przez ostatnie lata oglądałam właśnie debaty Rady Miasta i zastanawiałam się, co ci ludzie tam robią. Czy oni przychodzą się tylko któremu bardziej dowali, czy oni przychodzą po to, żeby tą Bochnię rzeczywiście zmieniać? Więc bardzo proszę, nie rozmawiajmy na takim poziomie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz pytanie może zadać pani Magdalena Łacna. 30 sekund. Bochnia była jednym z nielicznych miast na mapie Polski, gdzie w okresie pandemii COVID-19 przedsiębiorcy nie mogli liczyć na wsparcie bocheńskich radnych, w tym radnych z Prawa i Sprawiedliwości. Przykładowo projekt uchwały naszego autorstwa, jak zwolnienie z podatku od nieruchomości, został przez was odrzucony w Radzie Miasta. Czy pan wytłumaczy tak nieprzychylną postawę względem bocheńskich przedsiębiorców w ostatniej kadencji Rady ze strony PiS i którego jest pan reprezentantem? Bardzo proszę, pan Ireneusz Sobas. Czy ja rządziłem Bochnią w latach 2018-2023? Pierwsze słyszę.
nie mogę odpowiadać za coś, za co nie miałem, na co nie miałem najmniejszego wpływu. To jakieś pytanie uważam troszeczkę chybione, panie Magdaleno. I znowu pani sztabowcy się nie popisali niestety. Nie znam kulisów tej sprawy. Jak pani wie, do dzisiaj pracuję w starostwie powiatowym w Bochni, no więc w samorządzie powiatowym. Nie znam dokładnie kulisów takiego, a nie innego zachowania radnych. Nie wiem, czy tylko Prawa i Sprawiedliwości odnośnie spraw covidowych. Nie potrafię powiedzieć na to pytanie, ponieważ nie uczestniczyłem w tym wszystkim. A wracając, ponieważ mam jeszcze kilkanaście sekund, zapytała pani, co obiecałem pani Magdzie. Obiecałem bardzo prostą rzecz. Realizację tego porozumienia programowego. Tam jest nie napisane, że taki czy inny stołek pani Marta Mrzygłód obejmie, tylko będziemy realizować wspólnie takie rzeczy, które są dla miasta najważniejsze. To odpowiadając na poprzednie pytanie, na które nie zdążyłem jeszcze odpowiedzieć. Tyle, dziękuję. Dobrze. No to teraz przechodzimy do zadania to jest pytania. Trzecie, przepraszam, bo już nie pamiętam. Zostały jeszcze po dwa pytania, mogli państwo zadać. Pytanie zadaje pan Ireneusz Sobas. Pani Magdaleno, startuje pani na bardzo wysoki urząd, bo chce pani rządzić 30-tysięcznym miastem, ale pani doświadczenie, jak sama pani powiedziała, jest żadne. Dlaczego wcześniej, nie wiem, nie startowała pani na radną w miejscowości, gdzie pani mieszka, nie wiem, nie próbowała być sołtysem, nawet w kole gospodyń wiejskich pani się nie udzielała, żeby próbować zdobyć jakiekolwiek doświadczenie. Od razu pani, mówiąc, atakuje z bardzo wysokiego poziomu. Może pani odpowiedzieć na to pytanie? Tak, ja dziwię się, panie Reunoszu, że pan spada do takiego poziomu. Ja rzeczywiście od kilku lat mieszkam w Rzyzawie, ale patrząc na taki tok pana tutaj mówienia, to się okazuje, że z jednej strony pan zaprasza nowych mieszkańców, żeby tutaj przyjechali, się osiedlili, ale z drugiej strony pan do nich mówi, słuchajcie, wy tu nigdy nie będziecie mieli prawa głosu, bo przecież nie jesteście stąd. Tak to trochę wygląda. Ja tak sobie myślę, dlaczego miałabym startować na radną Rzyzawy, kiedy jestem tutaj. To jest tylko miejsce zamieszkania. Całe moje życie to jest właśnie Bochnia. Tutaj pracuję, tutaj mam swoją rodzinę, tutaj obydwoje moje dzieci chodzili do szkoły, jeszcze syn kończy szkołę podstawową. Proszę nie zabierać mi możliwości bycia bochnianką, bo ja nią jestem. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zadaje pani Magdalena Łacna, 30 sekund. Posiada pan długi staż pracy. Czy mógłby pan wymienić co najmniej 3 inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców Bochni, których był pan autorem lub współautorem ostatnich 5 lat? Bardzo proszę. Proszę panią, lata temu zgłosiłem do budżetu obywatelskiego kilka pomysłów, które nie zostały przyjęte, ponieważ nie zostały, ale na przykład jednym z tych pomysłów było zrobienie lodowiska na płycie rynku, no z różnych względów nie zostało przyjęte. Jestem osobą bardzo mocno zaangażowaną w kwestie związane z tożsamością historyczną tego miasta. Byłem współautorem wielu różnego rodzaju wydarzeń historycznych o charakterze rekonstrukcyjnym i innym. Nie będę się chwalił, bo nie lubię się przechwalać, ale też na przykład takie wydarzenia jak Orszak Trzech Króli w Bochni zostało spowodowane po moich naciskach. Najpierw chciałem to przeprowadzić przez budżet obywatelski, też się nie udało z różnych względów. W końcu porozumiałem się z parafiami bochńskimi i takie rzeczy nam się udały. No więc 3 inicjatywy takie z grubsza biorąc już zostały przeze mnie podjęte. Chyba, że pani woli więcej, no to będę jeszcze się zastanawiał. Ale była mowa o 3. Uznajemy odpowiedź za zakończoną, tak? Mhm. Okej, dobra, dziękuję bardzo. To ostatnie pytanie, które może pan zadać pan Ireneusz Sobas. Bardzo proszę. Z panią Magdą spotkałem się 2 lata temu, gdy przejmowałem od niej obowiązki, bo zrezygnowała, nie wiem, po miesiącu pracy z funkcji dyrektora jednej bochńskich szkół średnich. A teraz, i powiem szczerze, było mi pani żal, bo widziałem w pani osobę no, troszeczkę załamaną, zmęczoną tą sytuacją. A teraz pani startuje na burmistrza miasta. Czy pani wie, w co pani tak de facto próbuje uderzyć? Chce pani się zetknąć z bardzo silną opozycją w Radzie? Chce pani pewnie codziennie mieć do czynienia z różnego rodzaju problemami związanymi z samorządem? Chce pani wreszcie mieć do czynienia z petentami? Czy pani po prostu zwyczajnie sobie z tym poradzi? Ja dziękuję za troskę, panie Ireneuszu. I rzeczywiście tak było w
trafiłam do ośrodka szkolno-wychowawczego w Bochni, którego pan jest dyrektorem oświaty. Tak? I to pan powinien najlepiej na to pytanie odpowiedzieć, co takiego działo się przez 2 lata wcześniej, że w tym ośrodku było kilkanaście kontroli, że pracownicy tego ośrodka, szanowni państwo, mieli sprawy w prokuraturze, że tak naprawdę w bardzo krótkim czasie odeszło 2 dyrektorów. Ostatnia pani, która wygrała konkurs, była tylko 2 dni. Co takiego się zadziało, jak to wyglądało, że kiedy ja przyszłam, to tak naprawdę nie było ani księgowej, ani kadrowej, to były całkiem nowe 2 osoby, to wy dopuściliście do tego. I ja będąc tam, miałam odwagę, stanęłam przed zarządem i powiedziałam, szanowni panowie, tam są bardzo dobrzy specjaliści, ale dajcie im pracować. I ja będąc tam miałam telefony właśnie, gdzie mi mówiono, bo pani się uśmiecha czy do tego, czy do tamtego. To tak sobie myślę, to pan dzisiaj pracuje od wielu lat w starostwie, właśnie w wydziale, który obejmuje szkołę specjalną. Mając tam jednocześnie siostrę, pozwolił pan na to, żeby ci ludzie tak byli traktowani. Ja odchodząc spotkałam się z pracownikami, podziękowałam im za tą pracę i powiedziałam, dlaczego odchodzę. Bo kiedy mnie poproszono o tą pracę, to powiedziano mi, żebym przyszła i żebym tym ludziom pomogła. A okazało się, że tak naprawdę miałam wchodzić w konflikty, które tam były. Dziękuję bardzo. I teraz ostatnie pytanie może zadać pani Magdalena Łacna. Bardzo proszę. Od 1 września bieżącego roku w bocheńskich szkołach WD Żyd zostanie zastąpiony przez przedmiot edukacja zdrowotna, na którego lekcjach uczniowie z nauczycielami mają poruszać takie zagadnienia jak zdrowie psychiczne, fizyczne, zasady odżywiania, problemy uzależnienia, edukację seksualną czy zapobieganie przemocy domowej w rodzinie. I czy jest pan zwolennikiem czy przeciwnikiem nowego przedmiotu, a jeśli przeciwnikiem, to dlaczego? Przyznam szczerze, w ogóle o tym pomyśle nie myślałem, o takim pytaniu. Nie potrafię w tym momencie sobie dokładnie odpowiedzieć na tak, jak to pani sformułowała. Jest potrzebna wiedza ogólna, wiedza związana z seksualizacją życia naszego. Jest potrzebna wiedza na temat naszych zachowań społecznych. Ale proszę państwa, jeżeli ja słyszę, że na przykład likwiduje się przedmiot historia i teraźniejszość zamienia się na jakiś inny przedmiot, to ja się pytam, czy to ma podstawę prawne, faktyczne czy ideologiczne. Osoby o różnych poglądach żyją koło siebie, osoby o różnych poglądach muszą ze sobą współpracować i wtłaczanie takiego pytania, jak pani teraz powiedziała, w taką sferę samorządową uważam jest po prostu błędne. Jeżeli ten przedmiot zostanie wprowadzony na poziomie ministerstwa, przecież ministerstwo reguluje te kwestie, to co ja mogę do tego mieć, jaki swój stosunek osobisty? Proszę mi powiedzieć, po prostu będę to musiał realizować i tyle. A czy to będę się z tym zgadzał, czy nie, to już jest moja zupełnie prywatna sprawa. Trzeba być formalistą, trzeba być legalistą, przestrzegać przepisów i oczywiście będę je przestrzegał. Natomiast czy się z tym będę wewnętrznie zgadzał, czy nie, no to już zostawiam sobie tylko swojemu sumieniu. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. To koniec pytań na dziś. Zgodnie z założeniami teraz jest czas na krótkie podsumowanie. Każdy z państwa ma 3 minuty na to, żeby zwrócić się do wyborców. Zaczyna pan Ireneusz Sobas. Proszę państwa, jest taka scena w Potopie, gdy Andrzej Kmicic przychodzi do przeora klasztoru, to się dzieje, Częstochowskiego, to się dzieje w czasie oblężenia tego klasztoru i mówi, że ma taki pomysł na wysadzenie armaty, szwedzkiej armaty, która tam doskwierała obrońcą. On tam, jakąś tak to mówił, kiszkę z prochem wsadzi do lufy, weźmie i podpali. Przeor mówi, no chłopie, no ale przecież kurczę, Szwedzi codziennie tą armatę nabijają prochem i jakoś jej nie wysadzają w powietrze. Jak ty to chcesz zrobić? I wtedy Andrzej Kmicic mówi, ojcze wielebny, wy może macie serce wielkie i bohaterskie, ale na armatach to wy się nie znacie. Proszę państwa, ja się boję, że pani Magda, którą jest na pewno osobą ciepłą, sympatyczną, empatyczną, może sobie po prostu zwyczajnie w tym samorządzie nie poradzić. Będzie spotykała się z problemami, które naprawdę ją w tej chwili przerastają, o których ona w ogóle w tej chwili nie ma pojęcia, no bo skąd może mieć pojęcie? No ja panią doskonale rozumiem. Pani z innej sfery przychodzi, działalności społecznej, jest pani wziętym psychologiem, pracuje pani w szkołach. I to jest pani naturalne środowisko. Natomiast próbuje pani wejść w coś, co może pani zwyczajnie po prostu się nie udać zrobić. Czy Bochnie stać na taki eksperyment, żebyśmy mieli burmistrza, który nie wiem, 1, 2 albo 3 będzie się dopiero uczył tego samorządu? Albo co gorsza, weźmy sobie zastępców, którzy po prostu spowodują, że będzie ich tylko bezwolną marionetką? Oceńcie państwo sami.
Z drugiej strony przedstawiam swoją kandydaturę. Państwo zrobicie, jak uważacie, ale przemawia za mną bardzo długoletnia praktyka wyłącznie w samorządach, bo ja w zasadzie tylko w samorządach różnych szczebli pracowałem. Jestem bochnianinem od urodzenia i pewnie tutaj moje kości zostaną złożone. Mieszkam w tym mieście praktycznie prawie cały czas, znam to miasto, rozmawiam z jego ludźmi, wiem, co ich cieszy, ale z drugiej strony też wiem, co ich boli. Uważam, że mam odpowiedź na większość trapiących miasto bolączek. Tą odpowiedź można bardzo łatwo znaleźć w programie wyborczym, z którym szliśmy do wyborów. On jest w miarę dokumentem kompleksowym. Zawiera rozwiązania różnych problemów, bo mamy problemy wszyscy. Mają problemy ludzie młodzi, mówiliśmy o tym, mają problemy ludzie starsi, mają problemy ci, którzy pracują, ci, którzy się uczą, ci, którzy już nie pracują. Te wszystkie problemy trzeba będzie rozwiązać. W mojej ocenie, może to będzie troszkę nieskromne, ale uważam, że odpowiedź na większość tych problemów znam. Co jest moim atutem? To, że idę jako drużyna. Rada Miejska będzie w swoim składzie miała prawie połowę ludzi, którzy są doskonałymi samorządowcami, bo długi czas na tym chlebie spędzili swoje życie. Mamy też dosyć dobre układy w Radzie Powiatu. Myślę, że te oba samorządy plus pomoc samorządu szczebla wojewódzkiego pozwoli Bochni wykorzystać właściwie ten impuls. Ja mogę tylko zaapelować do Państwa, decydujecie, ale pamiętajcie, że decydujecie na 5 lat do przodu. Dziękuję bardzo. Trzy minuty na podsumowanie dla pani Magdaleny Łacnej. Ja chciałam serdecznie podziękować za ciepłe słowa i za troskę, ale naprawdę nie będzie potrzebna. Szanowni Państwo, kolejny raz gdzieś jest mówione, że nie jestem bochnianką, więc ja chciałam powiedzieć, że rzeczywiście no nie mieszkam w Bochni, ale gdzie był Pan, kiedy w 2011 roku Platforma Obywatelska, której byłam zwolennikiem, chciała likwidować sąd w Bochni. Ja jako zwykły pracownik wtedy doprowadziłam do tego, że znałam cały powiat, dzwoniłam do każdego, może pan się śmiać, dzwoniłam do każdego, ja do każdego wójta, do burmistrza, zrobiliśmy spotkanie. Na żadnym ze spotkań pana nie było. W tygodniu zebraliśmy 16 tysięcy podpisów, które zawieźliśmy do Warszawy. W autokarze, który organizowałam, też pana nie było jako bochniaka. Mało tego, jeździłam do każdej osoby, która chciała ze mną rozmawiać. Byłam w Oławie, w Sochaczewie, w Warszawie, to tylko w Tarnowie jeden z posłów PiS powiedział do mnie, ja nie będę z panią rozmawiał, kim pani jest, sekretarką, więc pan będzie mi zarzucał, że ja dla Bochni nic nie robię. Nie pamiętam pana na protestach, bo wtedy rzeczywiście, i jeszcze jedno powiem, tak naprawdę pierwszymi osobami, które chciały tutaj coś zrobić, to byli wójtowie ościennych gmin, bo bochniacy czekali, nie wiem na co, ale później kto wziął profity? No państwo wzięliście sobie profity tego. To nie chodzi o to, że ja potrzebuję jakieś podziękowanie. To chodzi o to, że proszę mi nie zarzucać, że ja nic dla tej Bochni nie robię i że ja patrzę, będąc dzisiaj w koalicji albo Platformie Obywatelskiej, tylko na to, co mi powie ktoś w Warszawie, bo tak nie jest. Ja jestem tutaj dzisiaj dla samorządowców, jestem dzisiaj tutaj dla mieszkańców i jeżeli jestem też kobietą mocną, jestem rzeczywiście bardzo empatyczna i słucham ludzi, ale jeżeli uważam, że ktoś krzywdzi drugą osobę, to ja staję w jego obronie. I tak właśnie było w ośrodku, którego pan pracuje w Wydziale Edukacji. Pan przez 2 lata patrzył na to, jak tych ludzi się niszczy, a ja w miesiącu przyszłam i powiedziałam jasno na zarządzie, co się dzieje i prosiłam, żeby tym ludziom pomóc, bo to są bardzo dobrzy specjaliści, którzy pracują z dziećmi, którzy są skrzywdzone przez los, niepełnosprawnymi. Pan za to bierze pieniądze, bo tam pan jest zatrudniony, nie ja. Jeżeli zobaczyłam, że nie można kopać się z koniem, szanowni państwo, to odeszłam, dlatego że ja nie byłam właśnie tam po to, żeby dalej tą politykę, którą państwo uprawialiście, robić. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, na koniec, jeżeli uważacie, że Bochnia ma się zmienić i że tą Bochnią może rządzić kobieta, która jest odważna i która z każdym będzie rozmawiać, to bardzo serdecznie proszę o wasz głos w niedzielę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. W ten sposób wyczerpaliśmy przygotowany program debaty. Przed nami jeszcze kilka dni kampanii, a potem cisza wyborcza.
przededniu głosowania być może emocje polityczne i kampanijne warto zamienić na jakieś inne, na przykład sportowe. Tak się akurat składa, że w najbliższą sobotę swoje drugie spotkanie ćwierćfinałowe będą rozgrywały bocheńskie koszykarki, więc zapraszam Państwa kandydatów i widzów do hali widowiskowo-sportowej, żeby wspierać naszą drużynę. Ale to nie koniec o sporcie i nie byłbym sobą, gdybym nie miał dla Państwa jakiejś małej niespodzianki. Mamy w Bochni drużynę futsalu, która gra na najwyższym szczeblu rozgrywek w Ekstraklasie. BSF Bochnia w tym sezonie jest rewelacją rozgrywek i niewykluczone, że w ogóle będzie walczył o medale. Ma wielu świetnych kibiców, a ja liczę na to, że teraz pozyskam jeszcze dwóch kolejnych dla drużyny. Mamy przygotowane dla Państwa oryginalne koszulki meczowe. To są koszulki obie z tym samym numerem 24, który jest nawiązaniem oczywiście do bieżącego roku wyborczego. No i są spersonalizowane z nadrukiem z Państwa nazwiskami na plecach. Bardzo proszę. Dodam jeszcze tylko, że partnerem medialnym zarówno koszykarskiej, jak i futsalowej reprezentacji Bochni jest portal bochnianin.pl. Jeszcze raz dziękuję kandydatom za udział w debacie. Widzom polecam śledzenie wydarzeń z ostatnich dni kampanii na łamach portalu bochnianin.pl. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału w serwisie YouTube. Ten wybór to zawsze dobry wybór. Tomasz Stodolny, bochnianin.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Debata kandydatów na burmistrza Bochni. Partnerem głównym debaty jest firma Koncept Biuro Nieruchomości, lider rynku nieruchomości w regionie bocheńskim. Partnerem debaty jest firma Kober, inwestor luksusowych apartamentów przy ulicy Konfederatów Barskich. Partnerem debaty jest salon Dr. Materac Bochnia, który dostarcza wysokiej jakości materace, kołdry, łóżka i meble. Partnerem debaty jest restauracja kameralna.